Do wysłuchania podcastu zaprasza Politechnika Gdańska. Nauka praktyczna. Czy miasto, nasze własne mieszkanie, miejsce pracy będą kiedyś od nas mądrzejsze? W dzisiejszym programie Nauka Praktyczna porozmawiamy o inteligentnych środowiskach. Nazywam się Karolina Głowacka. Dobry wieczór Państwu, a moim gościem jest doktor habilitowany inżynier Łukasz Kulas, profesor Politechniki Gdańskiej z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Centrum Technologii Cyfrowych. Dobry wieczór Panie Profesorze. No, witam serdecznie. Zacznijmy od początku. Co to takiego jest inteligentne środowisko? Bardzo lubię się w naszej pracy posługiwać przykładami, ale tutaj postaram się troszeczkę ogólnie o tym powiedzieć. Wyobraźmy sobie dowolne środowisko, dom, mieszkanie, port lotniczy, obszar morski, który jest naturalnym środowiskiem. I teraz, jeżeli jesteśmy w stanie w jakiś sposób zbadać, jak to środowisko działa, jak funkcjonuje, jakie ma parametry, jesteśmy w stanie to przetworzyć i jeszcze jesteśmy na nie w stanie wpływać, no to mamy do czynienia w tym momencie ze środowiskiem, którym jesteśmy w stanie sterować, a jeżeli używamy do tego algorytmów tak zwanych inteligentnych, no to mówimy o inteligentnych środowiskach. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy w stanie jakieś środowisko opisać matematycznie, to możemy opisać i nim sterować, sterować. Wyobraźmy sobie bardzo prosty przykład. Mamy mieszkanie, w którym funkcjonujemy na co dzień i załóżmy, że mamy dużo czynników temperatury, które mierzą temperaturę, sprawdzają, w których pomieszczeniach jesteśmy i jakiś algorytm na bazie zebranych danych jest w stanie tak dopasować ogrzewanie czy klimatyzację, że jest nam super komfortowo. To mi się podoba. Super komfortowo i rozumiem jak najbardziej też ekonomicznie, że nie, że my sobie tutaj machamy wedle uznania, że o, za zimno, a potem znowu za gorąco i to tak lata sobie w tej z powrotem ta klimatyzacja, tylko jest to najbardziej optymalne. To jest chyba też ważne. No i tutaj warto wspomnieć, że każdy ma inną miarę optymalności, prawda? Prawda. Bo jedna osoba powie, że dla mnie najważniejsze jest to, żebym się czuł odprężony. Jedna powie, że dbam o naszą planetę i chciałbym, żeby było bardzo ekologicznie, a jeszcze inna osoba powie, że chciałbym, żeby było bardzo bezpiecznie. Więc tutaj miara optymalności też jest u każdego troszeczkę inna. Panie profesorze, wiemy już w takim razie, czym jest inteligentne środowisko. Wiemy, że na przykład może być wykorzystany ten sposób myślenia, działania, technologia w mieszkaniach, ale przecież nie tylko. Ja bym chciała najpierw Pana popytać tak bardziej w tych obszarach publicznych, gdzie możemy wykorzystać właśnie ten sposób myślenia. Pan jest teraz w Gdańsku. Czy w jakiś sposób właśnie sprawy morskie, portowe również są brane pod uwagę w tej sprawie? Tak, oczywiście. Wspólnie z moim kolegą, wręcz powiedziałbym przyjacielem Krzysztofem Nęką, prowadzimy zespół zatrudniający blisko w tym momencie 20 osób. To są bardzo młodzi, super zdolni, utalentowani, zaangażowani ludzie. I prowadzimy obecnie 5 projektów międzynarodowych z dość dużymi budżetami. I te projekty. To jest ogrom pracy, no ale też dlatego taki zespół jest, bym powiedział, dynamicznie nastawiony do sposobów, w jaki pracuje. Wydaje mi się, że tutaj najłatwiej chyba pokazać na pewnych przykładach. Na przykład mamy bardzo dobrą współpracę z zarządem Portu Morskiego Gdańsk. Tam są ludzie, którzy są bardzo silnie nastawieni na wdrażanie nowych technologii i wspólnie z nimi i przy wykorzystywaniu dofinansowania z projektu Horyzont 2020 udało nam się na przykład zaadresować pewne potrzeby obszaru takiego typowo portowo-morskiego. Z drugiej strony zawsze mam taki straszny sentyment do obszaru służby zdrowia. To są ludzie, którzy pełnią bardzo ważną funkcję w społeczeństwie, bardzo często niedocenianą, bardzo często mają bardzo trudne warunki pracy, bardzo dużo czasu poświęcają i na przykład część systemów robimy dla nich, tak żeby tego czasu mieli więcej, żeby pacjenci mieli więcej komfortu. No i też taki, bym powiedział, ciekawy aspekt to są różnego rodzaju pojazdy autonomiczne, które są wykorzystywane na przykład w celu odciążenia ludzi w takich żmudnych pracach typu patrolowanie dużego obszaru i to mamy bardzo ciekawą współpracę z portem lotniczym w Gdańsku. To mówi Pan o tym, gdzie to może być używane. Tak, a jak konkretnie? Tak. No bo na przykład w takim szpitalu, to co można zrobić, co można poprawić? A szpital to jest bardzo ciekawe miejsce, bo to są często bardzo duże ekosystemy. I teraz wyobraźmy sobie taki typowy oddział ratunkowy, gdzie mamy bardzo dużo osób, bardzo dużo się dzieje, bardzo często są nagłe przypadki. I tak naprawdę, jak to powiedział pewien bardzo inteligentny człowiek, człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry. I tutaj mamy bardzo silny problem z tym, że po prostu personel bardzo często szuka sprzętu, którego jest niedużo, szuka tych wózków inwalidzkich, którymi należy przenieść pacjentów, traci bardzo cenny czas. Osoby czekają, jak ktoś był na oddziale SOR-u kiedyś, to wie, jak długo można czekać. Więc my staramy się tworzyć systemy, które są w stanie w bardzo tani i ekonomiczny sposób zlokalizować sprzęt wewnątrz, po to, żeby personel mógł go błyskawicznie znaleźć i udzielić pomocy. Czyli to są bardzo proste rozwiązania, to znaczy te problemy są takie, można by powiedzieć, dość, no wydawałoby się trywialne, no gdzie tutaj wózek, a jak się to zbiera właśnie i to widać w takim systemie, w algorytmach, widać ile tego czasu się traci, to można to właśnie poprawić. No brzmi to świetnie, a na przykład wspomniał Pan o porcie lotniczym w Gdańsku i takim patrolowaniu autonomicznym. To jest tak, że te, nie wiem, roboty, samochody, wózki mają zamontowane kamery i ktoś po prostu sobie siedzi przed wieloma monitorami i w ten sposób może monitorować wiele obszarów jednocześnie? W skrócie tak, bo wyobraźmy sobie, że taki port lotniczy to jest tak jak w Warszawie, to są po prostu ogromne obszary. Nikt nie powinien na ten obszar wejść, a zwłaszcza zwierzę, które potrafi w niekontrolowany sposób biegać, więc ludzie, którzy tak naprawdę odpowiadają za bezpieczeństwo, za to, żeby te loty były, bym powiedział, o regularnych odstępach czasu wystartowywały lub lądowały na lotnisku, muszą również dbać o to, żeby teren był odpowiednio zabezpieczony. Więc w naturalny sposób te patrole są albo piesze, bardzo często też z wykorzystaniem pojazdów, ale z drugiej strony, tak sobie zawsze myślę, że no człowiek nie jest stworzony do pracy takiej, bym powiedział, powtarzalnej. I do stałego skupienia. Tak, i do takiego nawet stałego skupienia, ale no to jest dla mnie typowa praca dla robota. I my robimy takie roboty, które mają, bym powiedział, pół metra na metr wielkości, gdzieś około pół metra też wysokości. I teraz jak pani sobie wyobrazi takiego robota na 4 kółkach, który dynamicznie jest w stanie jeździć, na robocie jest zainstalowana kamera, są zainstalowane takie miniaturowe układy radarowe, jest zainstalowany lidar, czyli taki radar, który działa za pomocą fal świetlnych, który daje bardzo dokładne zobrazowanie. Czyli wyposażamy go w sprzęt, który... widzi lepiej niż człowiek. Widzi lepiej niż człowiek, bo ma też elementy, ma kamery głębi, ma kamery termowizyjne, więc taki robot poruszający się, czy nawet bym powiedział grupa robotów, bo też nam zależy na tym, żeby te rozwiązania były tanie i powszechne. Więc grupa robotów, które sobie będą patrolowały, są w stanie mocno odciążyć cenny czas pracy ludzi. I jednocześnie zapewnić właśnie większe bezpieczeństwo, bo to jest ciekawe, o czym Pan mówi, że te roboty na pewnym wąskim obszarze są lepsze od człowieka w tym sensie, że no, nie ugotują obiadu, ale są w stanie właśnie lepiej monitorować. To jest bardzo ciekawe. Gdzie by Pan jeszcze widział takie możliwości? Bo coś mi się wydaje, że to jest temat rzeka. Tak, oczywiście, no bo chyba każdy element życia, którego doświadczamy, no my jesteśmy statami bardzo kreatywnymi. Widzimy mnóstwo zwykle potencjalnych problemów, które można w prosty sposób rozwiązać. Znaczy, w prosty sposób zdefiniować problem, ale zwykle rozwiązanie techniczne jest dość skomplikowane i złożone. Weźmy taki port morski w Gdańsku. Tam, jeżeli wyobrazimy sobie ilość przyładunków w takim porcie, wyobrazimy sobie to, że ten czas przyładunku, wykorzystanie nabrzeży przekłada się na bardzo realne przychody do budżetu państwa i jesteśmy w stanie w jakiś sposób na przykład poznać, jak to się dzieje, że to wszystko, bym powiedział, się rozładowuje. Tutaj mamy bardzo specjalne systemy, takie, które są w stanie śledzić to, w jaki sposób ten rozładunek będzie przeprowadzany. To dzięki takiemu systemowi jesteśmy w stanie, i dzięki algorytmom sztucznej inteligencji, jesteśmy w stanie zrozumieć na przykład, który z pracowników rozładowuje szybciej. Nie po to, żeby kogoś poprawić, tylko żeby na przykład stworzyć pewne zasady, na przykład, nie wiem, narysować linie, które ułatwią ludziom przeprowadzanie czynności w sposób efektywny. Czyli żeby kopiować wzorce. Dobra. Żeby kopiować dobre wzorce, żeby tak naprawdę w sposób nie taki, bym powiedział, nienachalny i mało przyjemny, tylko żeby to było właśnie przyjemne, delikatne kierowanie ludzi czy ich uczenie w taki sposób, żeby było bardziej troszeczkę efektywnie. I takie systemy akurat wdrażamy na jednym z nabrzeży w porcie gdańskim, po to właśnie, żeby nauczyć się, w jaki sposób po prostu przeprowadzać procesy takie rozładunkowe czy załadunkowe szybciej. Ale to wie Pan, ja jestem przekonana, że część naszych słuchaczy i słuchaczek właśnie trochę się tak obruszyła, że oto jakieś systemy monitorują, podglądają, analizują, weryfikują i patrzą na ręce pracownikom. Czy nie ma tutaj takiego ryzyka trochę właśnie, że pracownicy mogą być traktowani wręcz jak roboty? Mhm. No ryzyko zawsze takie jest, bo każda technologia, to chyba wszyscy wiemy, może być wykorzystana w bardzo pozytywnym celu, no i również w bardzo negatywnym. Czyli klasyczny przykład noża, tak? Noża, powiem więcej, telefonu komórkowego, prawda? Telefon komórkowy to jest urządzenie, które jest w stanie nas uratować w dalekim kraju, jest w stanie nas skontaktować z przyjaciółmi i jest w stanie, tak powiem, doprowadzić do bardzo, tak powiem, niecnych przestępstw również, prawda? Telefon jest urządzeniem, które mam nadzieję, że słuchacze się jeszcze mocniej zdenerwują, ale bardzo mocno nas monitoruje. Więc ja się niczego tak nie boję chyba, jak telefonu komórkowego. Na pewno nie naszych systemów. No to proszę. Panie profesorze, a rolnictwo, takie nowoczesne rolnictwo, które potrafi korzystać z technologii, to ma technologie, z których może właśnie czerpać? Oczywiście. Nie wiem jak pani czy naszym słuchaczom, ale zwykle ludziom, z którymi rozmawiam, rolnictwo nie kojarzy się z czymś super nowoczesnym. Zwykle jak rozmawiam w kraju. Z kolei jak rozmawiam z osobami za granicą, to oni widzą czasami bardzo duży potencjał. Na przykład w takich krajach jak Włochy czy Hiszpania, w których rolnictwo związane z uprawą winorośli jest bardzo silnie rozwinięte i bardzo silnie jest automatyzowane. I teraz wyobraźmy sobie, że ten obszar, w którym rośliny rosną, to też jest pewien ekosystem i pewne środowisko, więc można monitorować i są tego typu sensory, które są wręcz zakopane w ziemi, żeby monitorować parametry gleby, czyli na przykład jej wilgotność, obecność różnych związków, które są istotne do tego, żeby rośliny rosły. Jeżeli jesteśmy w stanie te dane pozyskiwać, jesteśmy w stanie na przykład lepiej ustalić, jak intensywnie nawozić. To pozwala z jednej strony obniżyć koszty takiej, bym powiedział, produkcji rolnej, tak bym to chyba nazwał, a z drugiej strony bardzo mocno chroni też nasze środowisko i nasze zdrowie, bo tych nawozów jest po prostu wtedy mniej. Czyli chodzi o to, żeby nie używać na oko, na wyczucie, tylko bardzo precyzyjnie, dokładnie tyle, ile potrzeba, ani więcej, ani mniej. No to dla środowiska jest niezwykle istotne. Tak, tak. To jest bardzo ważne zagadnienie, którym teraz w Unii Europejskiej. Oczywiście. Są takie sensory, które można kupować. No i tutaj mamy taki, bym powiedział, pewien haczyk, bo mówimy o technologiach, które są ważne, które rozwiązują wiele różnych problemów, ale bardzo często jest jeszcze taka bariera kosztowa. Czyli żeby coś wdrożyć, trzeba zainwestować i te inwestycje czasami potrafią, bym powiedział, zniechęcić do innowacji. Ale weszłam panu w słowo, bo mówił pan, że Unia Europejska naciska na to, pracuje nad tym? Bardzo silnie pracuje nad tym, żeby tak naprawdę w sposób bardzo efektywny. Są specjalne programy, które teraz są właśnie uruchamiane, które mają na celu lepsze zarządzanie stanem gleby naszej. To ja mam jeszcze, jak na razie co strzał, to dobrze, którą dziedzinę nie wymienię, to pan mówi, że są tutaj możliwości właśnie wdrażania technologii. Rozmawiamy, szanowni państwo, o inteligentnych środowiskach. Powiem panu i państwu, zresztą stali słuchacze Radia TOK FM to doskonale wiedzą, że nic mnie tak nie denerwuje jak pędzący bezmyślnie po polskich drogach kierowcy, którym się wydaje, że szybko, ale bezpiecznie, do pierwszego wypadku. Drodzy zwykle panowie. I ja bym chciała, wie pan, żeby po pierwsze samochody nie mogły jeździć tak szybko, bo ja nie wiem po co one mogą jeździć tak szybko, skoro po drogach publicznych są ograniczenia prędkości, a po drugie ja bym chciała, żeby taki samochód po prostu nie mógł jechać w miejscu zabudowanym szybciej niż jest ograniczenie, że taki samochód będzie sobie jechał, monitorował, o jest znak i koniec i po prostu szybciej się nie da. I mogłyby jeździć tylko uprzywilejowane samochody. Ja zdaję sobie sprawę z pewnych kontrowersji związanych z tym tematem, ale myślę, że summa summarum byłoby to dla nas lepsze. Czy jest takie coś możliwe? To nie wiem, czy nie zasmucę części słuchaczy, to się po prostu stanie w pewnym momencie. Nie mówimy o automatycznych, takich bym powiedział inteligentnych samochodach, bo to jest pieśń przyszłości. Mówimy to o pewnych systemach wspierających jazdę kierowców, ale z drugiej strony tu się z panią zgodzę. Ja się w ogóle uważam za dość ostrożnego kierowcę i ostatnio testowałem system taki, bym powiedział, taki adaptacyjnego tempomatu tak zwanego. I wie pani, co zauważyłem ciekawego? Że ten system jest bardziej ostrożny niż ja. Czyli, że wcześniej zaczyna hamować. Widzi, jak na przykład się samochód zatrzyma po to, żeby skręcić w prawo, a ja tego jeszcze nie widzę, to on widzi to po prostu szybciej i mi o tym informuje. Czy chcemy, czy nie chcemy, te samochody nasze, one się będą robiły bardziej inteligentne. Między innymi będą potrafiły się komunikować ze sobą nawzajem, a także z infrastrukturą drogową. I teraz, ja już wiem, że, tak powiem, są takie bardzo zaawansowane plany, żeby tak naprawdę infrastruktura drogowa w takim przyszłym samochodzie, bo to będzie seryjnie pewnie montowane, żeby wiedziała, z jaką prędkością się samochód porusza, żeby samochody, które jadą jeden od drugiego, żeby wiedziały, co jest obok i z jaką prędkością to jedzie. Czyli to byłby taki gigantyczny fotoradar? To będzie taki gigantyczny, bym powiedział, internet samochodów, tak bym to chyba nazwał, że będą urządzenia podłączone ze sobą i teraz, jeżeli taki samochód, który będzie raportował swoją prędkość, raportował swoją pozycję poprzez sygnał GPS, wjedzie na teren zabudowany z nie taką prędkością, no to ja tylko chyba bym się spodziewał, że bym powiedział, nasi politycy po prostu poproszą, żebyśmy podpięli karty kredytowe pod system automatycznego naliczania opłat. To jest inna sprawa, co jest, jak tak naprawdę by chcieli politycy, ale wie pan, mnie się to wydaje genialne, ponieważ w tym moim pomyśle, że samochód po prostu nie byłby w stanie jechać szybciej, jest pewien haczyk, to znaczy zdarzają się sytuacje nagłe, że naprawdę trzeba pojechać szybciej, bo na przykład był wypadek, nie wiem, dziecko się dusi, krwawienie, cokolwiek, tak? I na przykład my już jesteśmy w tym samochodzie, to szybciej niż dojechać karetką. Ale przecież takich sytuacji jest niezwykle, niezwykle mało. Więc w momencie, kiedy, tak jak pan mówi, byłby monitoring tych wszystkich zachowań, no to jeśli mielibyśmy taką naprawdę nagłą sytuację, to moglibyśmy to wytłumaczyć. A nie, że ojej, spóźnię się na spotkanie i to bardzo proszę mi anulować mandat, bo musiałam jechać szybciej i dzięki temu zyskałam 3 minuty na przykład w mieście. Dla mnie fantastyczne. Kiedy, panie profesorze, to będzie? No ja myślę, że to jest taki horyzont 5-10 lat, żeby to było w masowej produkcji i prawdopodobnie tak jak teraz. Teraz w ogóle się zaczyna taki trend, kiedy będą za chwilkę automatycznie w Unii Europejskiej, z tego co wiem, ograniczenia prędkości takie, bym powiedział, fabryczne. Czyli samochód nie pojedzie więcej niż na przykład, żeby zachować pewnego rodzaju bezpieczeństwo. I to jest tak jak z tymi systemami, które teraz są wdrażane, automatycznego wzywania pomocy w momencie wypadku, tak zwany chyba e-call się to nazywa, że jeżeli samochód ma wypadek, to automatycznie jest, tak powiem, wysyłane wezwanie o pomoc plus pozycja samochodu. Bardzo mi się to podoba. Panie profesorze, a w naszych domach? Troszeczkę pan o tym wspomniał, mówiąc o klimatyzacji, ale co jeszcze? No ja bym sobie na przykład wyobrażała taką potrzebę, że jest w domu osoba, która wymaga opieki, na przykład osoba starsza i coś się wydarzy. Jakby klasyczna dość niestety sytuacja, że senior, seniorka może się poślizgnąć i już jest trudno wstać. Czy taki dom byłby w stanie zaalarmować odpowiednie służby w takich okolicznościach? Tak, no tu mamy oczywiście bardzo delikatną sprawę, dlatego że każdy z nas chciałby się czuć bezpiecznie, żeby się taki dom o niego zatroszczył w przyszłości, no bo wszyscy będziemy starzy. Mam nadzieję, taką przynajmniej. Z drugiej strony nie chcielibyśmy, żeby ktoś nas śledził, prawda? Jesteśmy przewrażliwieni, przynajmniej ja bardzo mocno też tak, żeby jeżeli jest kamera, no to pytanie, czy ktoś tego nie ogląda od razu. Ale już tego typu systemy są rozwijane, bo można wnioskować o tym, czy coś się wydarzyło na podstawie takiego, bym powiedział, stałego monitorowania różnego rodzaju czynności. I to nawet można tak monitorować, żeby nie próbować, bym powiedział, dojść do tego, czy ja akurat jestem w toalecie za potrzebą, ale żeby po prostu w pewien sposób taki, bym powiedział, abstrakcyjny monitorować różnego rodzaju standardowe rzeczy, które robię, typu na przykład jak odkręcam wodę, to ta woda przepływa, prawda, czyli na przykład wstaję rano, wlewam wodę, wstawiam sobie herbatę. Tak, więc takie, bym powiedział, rutynowe rzeczy można wychwytywać i w momencie, gdy są jakieś anomalie, czyli takie algorytmy inteligentne, gdyby wykrywały pewne anomalie, to, że na przykład się nie ruszam, a zwykle chodzę, albo na przykład upadłem, tak? Czyli jakiś czujnik, który mam na przykład w zegarku na ręku, wykazuje, że było bardzo silne, bym powiedział, uderzenie, no to na podstawie takich elementów można też wnioskować, czy coś mi się stało. I wtedy na przykład akurat nad takimi systemami wspólnie z jedną z sopockich firm pracowaliśmy w jednym z projektów międzynarodowych, tutaj mówię o firmie WEMCO, która zajmuje się systemami kontroli dostępu. I wspólnie z firmą Philips Healthcare pracowaliśmy nad systemem, który w momencie, gdy wykryje, że się coś dzieje takiego niepokojącego z seniorem, jest w stanie umożliwić wejście do domu osobom uprawnionym. Czyli na przykład na przykład najbliższej rodzinie, która może wejść, plus personelowi medycznemu, który ma przynieść pomoc. Bo inaczej mogłoby wyobrazić sobie sytuację, że zamknąłem drzwi, upadłem, no i tak powiem, jest sytuacja dość skomplikowana dla mnie. Ale to wszystko, o czym pan mówi, pokazuje, jak niezwykle ważna i paląca jest kwestia bezpieczeństwa cyfrowego. Że to jest rzecz, która powinno być absolutnie na pierwszym miejscu, bo jakby ktoś miał dostęp do takiego systemu i na przykład był w stanie sobie otworzyć wszystkie mieszkania w bloku, no to hulaj dusza, piekła nie ma, można by pomyśleć. No tak, no to jeżeli teraz chcielibyśmy, tak powiem, się troszeczkę postraszyć, no to teraz wyobraźmy sobie, że mamy system samochodów, które są ze sobą skomunikowane, czyli wiedzą, w którym miejscu, który samochód jest i na przykład ktoś uruchamia taki zagłuszacz radiowy, czyli urządzenie, które emituje bardzo silny sygnał radiowy, tak że te samochody przestają się słyszeć, licząc na to, że będzie jakaś stłuczka, prawda? Czyli możemy sobie wyobrazić, im bardziej uzależniamy nasze życie od systemów cyfrowych, tym bardziej wzrasta niestety zagrożenie takimi cyfrowymi atakami. To może to wcale nie jest dobry pomysł. No wszystko ma swoją jasną i ciemną stronę, ale żeby z drugiej strony troszeczkę wszystkich uspokoić, to powiem, że akurat w naszym zespole bardzo intensywnie pracujemy i mamy bardzo duże sukcesy, jeśli chodzi o systemy, które są w stanie po pierwsze wykrywać tego typu ataki na systemy bezprzewodowe, z drugiej strony potrafią im przeciwdziałać, czyli potrafią, bym powiedział, tak się dostroić, żeby ten atak po załóżmy tych 20, 100, 200 milisekundach nie miał dla nich żadnego znaczenia. I tutaj mam bardzo intensywną współpracę zarówno z firmami z rynku motoryzacyjnego niemieckiego, ale również z firmą Airbus, dla której projektujemy systemy, które mają w przyszłości wesprzeć bezpieczeństwo w samolotach. Ja też tak sobie teraz pomyślałam, że to trochę można porównać do elektryczności, no bo jeśli ktoś by nam zrobił atak na sieci elektrycznej w dużych miastach, na przykład, nie, wszędzie w zasadzie, tam gdzie szpitale funkcjonują, i wyciąć prąd i odciąć również ten prąd zapasowy, no to bylibyśmy w kłopocie, ale czy to znaczy, że mamy nie korzystać z elektryczności, a też jesteśmy od niej uzależnieni? Nie jest to wszystko proste. Dokładnie tak, bo wszystko ma swoje zalety i wady, prawda? Na przykład wyobraźmy sobie takie klasyczne systemy bezprzewodowe. No ktoś może powiedzieć, no nie ufam systemom bezprzewodowym, bo wiem, jak się potrafi zerwać sygnał telefonii komórkowej. Ale z drugiej strony są takie, bym powiedział, sytuacje, w których system bezprzewodowy może wręcz uratować życie. Bo, no, bym powiedział, może, nie wiem, czy słuchacze zajmują się rynkiem lotniczym, ale była taka, bym powiedział, historia. W ogóle rynek lotniczy to jest rynek, który jest niesamowicie skupiony na bezpieczeństwie. To znaczy, nigdy się tak nie czuję bezpiecznie jak w samolocie, dlatego że ten rynek po każdej sytuacji zakończonej wypadkiem, jakikolwiek zdarzeniu lotniczym, jest bardzo dokładnie taki wypadek analizowany, po czym są wprowadzane procedury, które mają tego typu wypadkowi zapobiec w przyszłości. No i ponieważ ten rynek jest taki bardzo, bym powiedział, skupiony na bezpieczeństwie pasażerów, to ostatnio słyszałem od kolegi właśnie z firmy Airbus, że była historia, że podczas lądowania samolot uderzył ptak i rozsadził silnik. Jeden z czterech silników. No i oczywiście pech chciał, a naprawdę to jest zdarzenie, tak jak wygranie w lotka, ale to chyba kilka razy z rzędu. Odwrotne. Tak, że podczas wybuchu uszkodziły się wszystkie 3 przewody, które służyły do kontrolowania tego silnika. Więc samolot sobie bezpiecznie wylądował i nie można było go wyłączyć. Więc drużyna, bym powiedział, która obsługiwała gaszenie, po prostu gasiła ten silnik przez chyba 2 czy 3 godziny, czekając aż się całe paliwo wypali. A gdyby tam był dodatkowy, taki redundantny system bezprzewodowy, to można by to było wyłączyć bez używania przewodów. Panie profesorze, na koniec, bo ja zadałam takie pytanie, czy nasze mieszkania, miejsca pracy, samochody, miasta będą od nas inteligentniejsze. No ja bym powiedziała, że w bardzo wąskim zakresie, ale one mają być taką naszą podpórką raczej, a nie czymś, co, nie wiem, zastąpi nas tutaj na ziemi. Jak pan to widzi? Myślę, że... No dobrze, to teraz powiem bardzo ciekawą rzecz. Kilka tygodni temu wróciłem z Rygi i mój kolega, żeby sprawdzić, jak dużo mieszkańców mieszka na Łotwie, użył asystenta Google'a. Powiedział, ile mieszkańców mieszka na Łotwie. I dostał błędną odpowiedź, ale był przekonany, że to jest odpowiedź prawidłowa. Więc powiedziałbym tak, systemy nie będą od nas inteligentniejsze, ale mogą nas bardzo mocno wspierać. Zwłaszcza w takim inteligentnym domu, jak sobie słuchacze po naszej audycji zaczną wklikiwać inteligentny dom, rozwiązania, zwłaszcza inteligentne oświetlenie, które może można dobrać barwę do naszego, bym powiedział, nastroju aktualnego. To są rzeczy, które już się dzieją, no ale myślę, że jeśli jakiś system miałby być od nas inteligentniejszy, to jest pieśń dalekiej, dalekiej przyszłości. Słowem, z pewnym dystansem będziemy podchodzić do tych technologii, aczkolwiek ja przyznaję, że we mnie wzbudzają one duży entuzjazm. Również dzięki panu, bo pan tak dobrze o nich opowiada. Pan doktor habilitowany inżynier Łukasz Kulas, profesor Politechniki Gdańskiej z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z Centrum Technologii Cyfrowych Politechniki Gdańskiej. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Ja również serdecznie dziękuję. To był program Nauka Praktyczna. Dziękuję państwu za wysłuchanie. Karolina Głowacka, do usłyszenia. Nauka Praktyczna.